Jan Sidat urodził się w Portugalii w roku 1495. Ojciec Jana, Andrzej, miał swój dom i mały warsztat rzemieślniczy. W pracy pomagała mu małżonka Teresa. Gdy Jan miał 8 lat, zjawił się w jego domu jakiś pielgrzym wędrujący do Hiszpanii, prosząc o nocleg. Przy wieczerzy gość opowiadał o krajach, które zwiedził. Kiedy następnego dnia opuścił dom, zauważył przy sobie chłopca, który postanowił towarzyszyć kapłanowi w drodze. Uczynił to potajemnie przed rodzicami. Ci, pełni smutku, daremnie poszukiwali go po całej okolicy. Matka niebawem zmarła ze smutku, a ojciec wstąpił do franciszkanów. Nie wiemy, dlaczego kapłan nie odesłał chłopca do domu. Może myślał, że jest mu w domu bardzo źle. A może chłopiec nie chciał wrócić? Po dwudziestu dniach forsowanej drogi chłopiec nie mógł już iść dalej. Kapłan więc zostawił chłopca w mieście Oropeza u niejakiego Franciszka Majorala, zarządcy owczarni pewnego hrabiego. Ten przyjął Jana jako syna i nazwał małego chłopca Janem otrzymanym od Boga. Chłopiec przeżył w domu opiekuna kilkanaście lat. Przybrani rodzice tak pokochali młodzieńca, że chcieli go uczynić spadkobiercą swojego majątku. I zamierzali mu oddać za żonę swoją jedyną córkę. Mając dwadzieścia kilka lat, Jan opuszcza dom opiekunów. Zaciąga się do wojska. Zaczęło się typowe życie najemnego żołnierza: włóczęga, zawadiactwo, kieliszek, dziewczęta. Jan był zbyt uczciwy i religijny, by pozwolić sobie na wszystkie wybryki. Niemniej życie jego było w tym okresie bardzo dalekie od doskonałości chrześcijańskiej. Pewnego razu dowódca powierzył Janowi kasę oddziału. Niestety, w nocy Jana ktoś okradł. Podejrzenie padło na niego samego. Został skazany na rozstrzelanie. Już zabierano się do egzekucji, kiedy nadjechał dowódca pułku i po zapoznaniu się z całą sprawą nakazał Jana uwolnić, a jednocześnie wydalić go z wojska. Do końca życia Jan nie mógł sobie wytłumaczyć, jak to się stało, że tak cudownie został uwolniony, dosłownie w ostatnim momencie. W planach opatrzności miał jeszcze żyć. Jan powrócił do Oropezy. Opiekunowie przyjęli go serdecznie, ale i teraz Jan nie zagrzał tu długo miejsca. Wybuchła wojna na wschodzie Europy. Jan ponownie zgłosił się do wojska. Po zawarciu pokoju przez obie strony Jan powrócił, jednak już nie do swoich opiekunów, ale w rodzinne strony. Tu dowiedział się o losie swoich rodziców. Uczyniło to na nim ogromne wrażenie. Z wielką skruchą odbył spowiedź z całego życia i udał się z pielgrzymką do Kompostelli, do grobu Świętego Jakuba Apostoła. Pchany żarliwością o zbawienie dusz i chęcią poniesienia męczeńskiej śmierci, udał się do Afryki, gdzie naprzeciw Gibraltaru była portugalska twierdza Ceuta. Przez kilka lat pracował tu ciężko przy jej fortyfikacji, wspierając równocześnie pewnego szlachcica skazanego przez króla na banicję w te strony wraz ze swoją rodziną. Okazji jednak do męczeństwa nie było, arabowie nie byli też skłonni do przyjęcia wiary Chrystusa. Jan wrócił więc do Hiszpanii i przez krótki czas pracował w Gibraltarze. Za zaoszczędzone pieniądze kupił pobożne książki i założył małą księgarnię, by w ten sposób propagować dobrą prasę. Stąd udał się do Granady. Założył tu księgarnię książek i obrazków religijnych. 20 stycznia 1538 roku odbywał się w Granadzie odpust ku czci Świętego Sebastiana. Przybyło mnóstwo ludzi. Kazanie głosił słynny kaznodzieja Święty Jan z Avilli. Kazanie wywarło na Janie wrażenie piorunujące. Ogarnął go ból zastracony dla wieczności lata. Dla Jana zaczęły się dni straszliwej katorgi fizycznej i duchowej. Od tej chwili chciał poświęcić swoje życie służbie ubogim. Za użebrane pieniądze zakupił własny dom, w którym mógł postawić 47 łóżek. W miarę napływu ofiar powiększał szpital i lepiej go zaopatrywał, by chorzy mieli jak największe wygody. Szczególną troską otaczał psychicznie chorych, których traktował z wielką łagodnością i dla których przeznaczył wydzieloną część szpitala. Sam każdego dnia odwiedzał swoich podopiecznych, chorych i ubogich. Przewiązywał im rany, pocieszał, leczył. Niemniejszą troskliwość okazywał o potrzeby duchowe swoich podopiecznych, zapraszając kapłanów w każdą niedzielę ze mszą świętą i kazaniem, a nawet z codzienną Komunią Świętą. W ciągu dnia przewidział czas na wspólne modlitwy poranne i wieczorne. Troska o leki, bieliznę, bandaże, łóżka, opłata służby i wyżywienie całej załogi wymagało od świętego heroicznego poświęcenia. Codziennie udawał się na miasto i na umówionym placu zbierał żywność i ofiary pieniężne. Najczęściej one nie wystarczały. Wtedy udawał się do domów możnych, błagając o pomoc tymi znamiennymi słowy. Pomóżcie sobie, wspomagając ubogich i chorych, bowiem błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Kiedy wyczerpał już wszystkie środki i zadłużył się, udał się na dwór królewski. Nie zawiódł się, dostał szczodry zasiłek od najprzedniejszych pań i panów dworu. Jan wiedział jednak, że ciężaru, który na siebie nałożył, sam nie udźwignie. Nadto trapiła go troska o przyszłość dzieła. Zebrał więc koło siebie gromadę podobnych szaleńców Bożych i tak założył nową rodzinę zakonną dla obsługi chorych i opuszczonych. Tak właśnie powstał zakon braci miłosierdzia, zwany u nas bonifratrami. Jan Boży zmarł na klęczkach 8 marca 1550 roku, w wieku 55 lat. W poczet błogosławionych zaliczył go papież Urban VIII w roku 1630 a papież Aleksander VIII wpisał jego imię do katalogu świętych w roku 1690. Papież Leon XIII ogłosił świętego Jana Bożego wraz ze świętym Kamilem patronem szpitali i osób chorych. Natomiast Pius XI wyznaczył go na patrona pielęgniarzy i służby zdrowia. Relikwie świętego znajdują się w kościele zakonu w Granadzie. Jest ponadto patronem Granady i księgarzy. W ikonografii przedstawiany jest w prostym habicie Bonifratra. W ręku trzyma przekrojony owoc granatu, z którego wyrasta krzyż. Jego atrybutami są cierniowa korona, żebrak na plecach lub u jego stóp. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś serce świętego Jana Bożego duchem miłosierdzia. Sprawa, byśmy okazywali czynną miłość bliźnim i zasłużyli na przyjęcie do Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.